Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Valet Pro i ich magiczna szczotka do wnętrza Felk, która u mnie już jest, ja nie liczyłem, 5, 6 lat, 7, 3, 4, nie wiem, nie mam pojęcia, bardzo długo, naprawdę, zresztą to widać po niej, bo drewno zrobiło się już takie wysuszone, ale trzyma się niesamowicie, tutaj sobie zawinąłem taśmą, bo już ta osłonka się rozjeżdżała, po dwóch czy po trzech latach wysunęło mi się z rękojeści. Tam jest ta, drut jest tak fajnie zagięty, więc skoczył pręt i trzyma niesamowicie, skoczył pręt, wkręt, pręt powiedziałem czy wkręt, nieważne, widać wkręcik, a tutaj od amortyzatorów, jak we wnętrzu tam czyścisz, o jakieś osłony zahaczasz, no już jest ubita, ale tą stroną nie myję, więc nie pęka. Co do szczoty, fenomenalna, dlaczego? Z tego względu, raczej u mnie jest ona w sumie tak troszeczkę niezastąpiona, można powiedzieć. Z tego względu, że jeżeli przyjeżdża do mnie auto, znajomego oczywiście, i powiedzmy, żebym nie zdejmował kół, ale żebym tam w środku jakoś ogarnął, żeby to miało ręce i nogi, ta szczota jest niezastąpiona. Z tego względu, że jest płaska tutaj. Krótki, elastyczny włos. On może sprawiać twardego takiego, ale on jest naprawdę, jak na tę długość, jest super. Właśnie, bo on jest krótki, ale zobacz, jak się pięknie poddaje. Naprawdę super i duża płaszczyzna do czyszczenia i naprawdę można nią wiele wyciągnąć. Robiłem nią takie szczury, że koła tak naprawdę można powiedzieć, że nadawały się tylko do zdjęcia, a ona pozwoliła mi tak zrobić, żebym nie musiał ich zdejmować. Więc z mojej strony ta szczotka musi być tu w arsenale i nie jest tania, no nie jest tania, swoje kosztuje, ale można powiedzieć, że ta szczotka już zarobiła w przenośni na siebie naprawdę naście razy, więc dla mnie zdecydowanie polecam i jeżeli się zastanawiasz, czy warto ją kupić, zdecydowanie tak. Dzięki za obejrzenie, ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!